Inga Marciniak, dobry wieczór. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Przez cały tydzień pogodą w Polsce będzie rządzić potężny wyż krążący między Bałtykiem a zachodnim krańcem Rosji. Będzie on taką jakby zaporą, która nie dopuści w nasz region Europy deszczowych frontów atmosferycznych. Zobaczmy, co czeka nas w nocy i w kolejnym dniu. Noc bezchmurna i nieco cieplejsza niż poprzednie, na termometrach od 3 stopni na południu kraju, po 7 na jego zachodnich krańcach. W regionie również noc spokojna, a przede wszystkim łagodna. Można śmiało zaplanować oglądanie gwiazd, bo niebo będzie czyste. Na termometrach 4-5 stopnie. Dzień zapowiada się znów słonecznie, a niebo bezchmurne. Niewielkie zachmurzenie może wystąpić jedynie w miastach północnych naszego kraju. Od 16 stopni właśnie na północy oraz na południu, po 20 na południowym zachodzie. W województwie łódzkim niebo błękitne. Aura zdecydowanie słoneczna, termometry pokażą 18 stopni, a tylko w Wieluniu o 1 stopień więcej. Wiatr umiarkowany, momentami powieje nawet do 26 km na godzinę. Biometr korzystny, tak jak i jakość powietrza, bo w każdym z miast widzimy kolor zielony. A co w kolejnych dniach? Zobaczmy. W naszym regionie utrzyma się tak pogodna, słoneczna, a przede wszystkim wiosenna aura. Gdzieniegdzie na niebie mogą pojawić się delikatne obłoki, tak to niebo będzie błękitne. Termometry pokażą 20 stopni. Dziękuję za uwagę, spokojnego wieczoru. Dobranoc.